Of this Premier League campaign. United have won the last four Premier League games between the sides. A fifth in a row would see them level with the Reds on 16 points. Victory for Liverpool, a year to the day since Jurgen Klopp's first game. Ibrahimovic, after scoring four in his first four. Ibrahimovic drives it. Young, infield to Blin. Now Pogba tries from distance. Rashford to the penalty area. And rolls it back for Pogba. His shot was blocked. That looked suspiciously like a handball. Fellaini with the attempt, and it took a deflection, almost wrong foot. It's a lovely kick by Herrera. Valencia finds Ibrahimovic on the left foot. That takes a deflection again. On him darting down the centre. Sturridge is there as well, but here's Chan. He'll have a go, and it was always rising. Finds one, just takes Young away and opens up a gap here to Henderson. The cross goes towards the back post. Firmino is there with a header, straight to De Gea. Przepiękne dośrodkowanie Paula Pogby. Tutaj balansem ciała zwiódły Pogba Jordana Hendersona. Chciał z Andera Herrery. Joel Matip. Widać, że nie ma spalonego. Antonio Valencia. On nie był ustawiony na równi. Poważnego ataku na piłkę. Właściwie on nie szarpał, tylko trzymał za koszulkę. Sędzia. To jest właśnie ten moment, w którym Coutinho pokazuje klasę. Ależ zakręcił piłkę. A De Gea genialnie pofrunął. Wyżej wyskoczył Rashford, a my patrzymy jeszcze raz z uwagą, wielką przyjemnością na tę paradę Dawida De Gea. Brawa dla obu piłkarzy, dla Coutinho. Wybitny występ Hiszpana. I dobra decyzja sędziego liniowego, bo to on zauważył ten gol. O, ma czego żałować reprezentant Belgii. To nie była zła. Świetnie tu się wkleił. Został. Taylor kończy ten mecz, który był jednak rozczarowaniem. Bezbramkowy remis na Anfield.